Na wsz. Stachy zaszalał. Pokażcie nam to. Stara wiedźma? O nie wierzę! Zbadaj. Widzisz bardzo starą kobietę siedzącą na kupie skał. Opiera się o wielką rzeźbioną laskę i nosi ubrania pokryte kruczymi piórami i kupami ptaków. Wszystko w niej krzyczy wiedźma. Jakby nosiła duży, oczywisty znak ostrzegawczy, może zbyt oczywisty. Wciąż siedzi i wydaje się czekać, aż podejdziesz. Będą teksty? Dobra, zrobimy to rano. Także przerobimy sobie jeszcze jeden dzionek, słuchajcie. Skóra bestii. I będziemy kończyć na dzisiaj tą rozgrywkę. To poskładana skóra, susząca się. Ten, kto to zrobił, najwyraźniej chciał mieć trochę niezłej skóry. Uśmiechasz się, trochę cię to bawi. To robota amatora. Skóra została niezdarnie zerwana i naprawiona w kilku miejscach. Knuta do jeziora, tak. Zauważysz takie, także kilka szarych cząstek lecących z wiatrem. Czy to prochy? Dobra, powrót do obozu. Bo najpierw musimy zakończyć dzień. Mamy ogólnie spoko. Jak tam suszarka? Nie możemy nic zebrać, okej. Okay. Knut do jeziora. Zaraz się go pozbędziemy. Samego rana bladły i zastanawiałem się nad tym, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Myślę, że wyspa nie jest w całości częścią świata, który znamy. Może należeć też do świata duchów. Co masz na myśli? Że wszyscy już nie żyjemy? Czy to hel? Nie, duchy nie są bardziej martwe niż ty i ja. Po prostu żyją w innym zakątku, trudno dostępnym. Czuję, że coś się tutaj wzywa, tak jak ćma jest wzywana przez płomień. Teraz pytanie brzmi, jak możemy uniknąć poparzenia? Czy możemy sami zdecydować o naszym losie, czy już został postanowiony? Co sprawia, że myślisz, że jakiś duch zawołał nas na tę opuszczoną wyspę? Po pierwsze, czy zauważyłeś, że wszyscy mówimy tym samym językiem? Jestem uczonym pośród mojego ludu, a jednak nigdy nie słyszałem ani jednego słowa z języka wikingów. Ale doskonale mówisz w moim języku. Ja nie, to ty mówisz bezbłędnie, a przede wszystkim to ty mówisz w moim języku. Dlatego myślę, że zostaliśmy tu zaproszeni przez jakieś potężne duchy. Nie mogę temu zaprzeczyć, to niepokojące. Jak mówimy na mojej ukochanej słonecznej ziemi, kiedy bogowie gotują, nie ma dymu. Okej, w sumie racja, nie? Każdy z nich pochodzi z innego świata, jednak się tu świetnie dogadują. Chciałam wykończyć Knuta fizycznie i psychicznie, ale chyba mi to nie wyjdzie, bo jednak musimy zrobić miejsce w obozie. Dobrze. Dalej. Tu Solwiś de Precha mocno wchodzi, widzę. I Eirikowi znowu. Krucho z jedzonkiem, więc jedzonko dostaniesz ty i ty. A ty dostaniesz mleczko i musi wystarczyć. Knut jak tam na Irikę się patrzy. Ja myślę, że on w ogóle na nikogo nie patrzy, tylko zbyka wszystkich traktuje. Lecę spać, a ty młoteczka tu pilnuj reszty dobranocki. Już uciekasz, Magok. Co ty? Za wcześnie. To wstań jutro wcześnie, to widzimy się na tym. Na średniowieczu. Popsute jedzenie popsuło nam się jeszcze bardziej. Także spoko. A mamy słoneczko, patrzcie. I teraz pytanie, jak się pozbyć typa? Najpierw zbierzmy jedzenie. Jest nieskończone. Udało się. Jak się pozbyć typa? Że niby tu? I tu? Knut? Musimy porozmawiać.
Musisz odejść, Knut. Teraz. Splunięcie. Idź do hel. Solwiś, odchodzimy. Teraz. Co? Ale dlaczego? Zamknij się. Kiedy mówię, że odchodzimy, to odchodzimy. Ej, Rick. Nie możemy tego zrobić, Solwiś. I pomyśl o dziecku. Jezu, tu jeszcze haja będzie w rodzinie. Decyzja została podjęta. Nie możemy rozdzielić ich rodziny. Może Bjorn wyrżnie was wszystkich. Szloch, szloch. Ktoś umarł. 30 dni po wygnaniu Knut został wyrzucony z obozu. Niezależnie od przyczyny sam poszedł w głąb lasu. Nie mógł przetrwać długo samotny przeciwko dzikim zwierzętom i zbieram. Nikt o nim więcej nie słyszał. Źle kliknęłam, to zaraz to cofniemy. Niech Hela przyjmie go na swoim drakarze i poprowadzi jego duszę przez 11 rzek Elivagar do świętej krainy Gimli. Gdy znaleźliśmy go martwego, Kari uroniła łzę, Eirik był trochę smutny, Bladwit uśmiechnęła się. Moira była zachwycona, Eustachy uronił łzę, Cis uronił łzę. Wszyscy nie w czasie pracy w grupie rąbał drewno razy. Wydobywał 5 razy. Rąbał drewno 0 razy, wydobywał 5 razy, zrelaksował się w tawernie 0 razy. Wzięła jedną drzemkę. No nie zgadzają się te. Mogłaś wywalić tylko Knuta chyba. Solwi została wyrzucona z obozu. Nikt o niej więcej nie słyszał. Ludzie byli smutni. Dobra, tam na nosie. Będzie miejsce na dziką. Dobra. Dobranoc, Shaxi. Już i tak kończymy powoli, więc zrobimy sobie jeszcze tutaj. Porozmawiamy sobie ze starą wiedźmą. Wyślijmy Moirę. No ja mam co prawda język taki jak nie powinna, ale kozacko wygląda. Cześć. Ja też lubiłam Solwis. Chociaż była taka ciepła krucha. Musisz być martwa. Biedna stara kobieta. Pamiętam jeszcze dawnych gigantów, którzy dawali mi chleb w dawnych czasach. 9 światów, które znałam, 9 w drzewie z potężnymi korzeniami pod sobą. Co? Czy dobrze się czujesz? Jak stara kobieta zagubiona samotna w lesie. Nie, to po prostu, cóż, mam na myśli... Czy czujesz się dobrze, dziecko? Jeszcze za dużo much z dużymi ustami otwartymi w ten sposób? Musi brzęczeć w twojej głowie, hehehe. Kiedy wrócisz do swoich zmysłów, to może przez poczucie zobowiązania zaproponujesz starszej pani, aby przyłączyła się do twojego obozu. Skąd ty wiedziałaś? Tak? Co? Nic, nieważne. Nie pozwolę, żeby starsza pani głodowała w lesie. Chodź, będziemy cię chronić. Rozbiliśmy obóz niedaleko stąd. A, ochrona. Wkrótce zrozumiesz, że to wy będziecie potrzebowali mojej ochrony. Już tak myślę. Jesz za dużo much tymi otwartymi ustami tam było. Jasne. Jak już na imię. Okej, nieważne. Stara kobieta podąża za tobą do obozu za pomocą laski bardzo, bardzo powoli. Teraz jest częścią twojej społeczności na dobre i na złe. Dobra. Świetnie. Sprawdźmy sobie naszą starą kobietę. Ma 5 plus level. Co ona to? Uzdrawianie. Inteligencja. Jezus, dam czkawki. To jest lepsza od Moiry. No spoko. No cóż.
jaka drużyna, taki Gandalf. Chociaż to bardzo. To bardziej Radagast. Stalowa skóra. Ja myślę, że ta pani nie będzie walczyć. No nie. Odporność na zmęczenie. Wytwarzanie. Mędrzec. Mądrość. Mędrzec czy konstruktor? O nie, mędrzec, koniecznie. Ma stówkę do mądrości. Doświadczony żniwiarz, zbieractwo plus 10, łowca plus 10. Zbieractwo, łowca. To może zbieractwo i dajmy. A może ten, odporność na głód. Co daje siła w ogóle? Wydajność za każdą akcję. Nie, to nie zmniejszajmy jej siły. Zbieractwo. Błyskawiczna sprawiedliwość, odporność na zranienia, hodowla zwierząt. Ciało ponad umysłem, wytrwałość, skupienie lekkomyślne. Jak to ma się? Hodowla zwierząt 36, dobra. O nie, 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 to miałam wcisnąć. Odporność na obrażenia, ambitny łowca. Kondycja, siła, zwinność. Kondycja, jak w niej wygląda, też nie za dobrze. Łowiectwo, rybołówstwo też mi nie odpowiada. Odporność na obrażenia. Tam szkoda ten negatywnego efektu, mi się wydaje. Zresztą zobaczymy, co z niej wyrośnie. I tak walczyć nie będzie to na bank, nie? Bo to nie nadaje się do tego. Czy ja mogę w takim razie tą panią przygarnąć? Porozmawiaj. Ona z nią gadała, więc sobie to przeklikamy po prostu. Do niej. Jeszcze jakie ma cechy... A, tak, zaraz zobacz, jakie ma cechy wyrodzone. Racja. Dalej. Tak. Wykonaj przyjazny gest. Wskazujesz palcem na nią, potem na siebie, potem w kierunku obozu i tak kilka razy. Patrzy na ciebie z wstępnym uśmiechem, jakby doskonale cię rozumiała i kiwa głową. Wracasz do obozu. Podążę za tobą z daleka, ostrożnie, cicho i zwinnie jak kot. Teraz jest częścią twojej społeczności na dobre i na złe. Może będzie polować chociaż na zwierzęta, nie? Zobaczymy ją. Wróćmy do domu. Okej. Szron. Szron i szron? What? Delikatny. A schron, a ja szron. Wiecie, że niby imię. Brawo ja, dzikie dziewczę. Delikatna. Kondycja plus 10, mocno uderzający. Atleta, górnictwo plus 10. Tu ma całkiem spoko statystyki. Łowiectwo ma 43, więc może będzie faktycznie mogła zadbać o zwierzynę. Tak samo pomyślałem. Odwaga. Zbieractwo, łowiectwo. No dobra. Myślałam, że będzie miała więcej z eksploracji, żeby móc ją z Kali puszczać. Mogłyby być dwie psia psiły. Kondycja. Dobra, dajmy jej kondycję. Szalony berserk. Hodowla zwierząt. Rybak. 75 podczas rybołówstwa, obrażenia, piękny. Móc ją z Kali puszczać. O, się czepiacie. Rybołówstwo jej damy. Będzie mogła serio zająć się żarciem. Celność. Obiecujący ogrodnik. Zbieractwo plus 50, ogrodnictwo plus 10. Mocno uderzający. Maksymalne obrażenia plus 2. Celność.
kucharz nie, punkty ataku, czy tam aktywności. Hodowca zwierząt nie, okrutna bestia, unik minus 10. Celność krytyk. Jeden do PA koniecznie, dobra. Cechy. Siła natury. Plus 10 do zmniejszenia stanu zranienia, choroba, głód, zmęczenie, depresja. Śmiałek. Plus 1, plus 3 zranienia każdej nocy. Wytwarzanie minus 5. Nienawidzi gotować. Minus 10 punktów doświadczenia umiejętności zdobywanych podczas wytrzymałości. Okej. Mieliśmy tą drugą panią ze schronu sprawdzić. Uzależniona od narkotyków. Minus 1 do minus 3 choroby każdej nocy, zmęczenia, depresji, głodu, zranienia. Minus 50 do zdobywania podczas skupienia wytrzymałości, nienawidzi łowić. Gotowanie minus 5, słabowola. Świetne te cechy mają, świetne, serio. Dobra. Począwszy od góry. Ty masz dalej depresję, ty jesteś chora, więc ciebie wrzucimy tu. Teraz... Kto do tego leczenia, co? Jak to z tym leczeniem było? Uzdrawianie 71. Moira ma 72, ale Moira może robić inne rzeczy, więc dajmy tą babeczkę tu. Niech ją leczy. Zmęczenie. Moira pójdzie odpocząć. Stara narkomanka. W sumie Blad też może iść odpocząć. To już mamy 4. Ty kończysz. O, z wodą to się przyda. Jak tam nasze mięska? To się oczywiście popsuło, bo jakby inaczej. I możesz iść pozbierać owoce teraz dla odmiany. Ty zaś zbierasz drewno? No to zbieraj. Jeszcze raz. 4, 5, 6, 7. Kogo nie wmontowałam? Tej pani nie wmontowałam. 4, 8 surowego mięsa. Proszę bardzo. Musisz iść łowić. Ta babcia ma tak bardzo na wszystko wywalone, że hej. Dobra. To co? A, jeszcze zróbmy sobie ogień, żeby nie było. Możemy dorobić wody. Zrób więcej ognia. Dobra. Dalej. Depresja plus 10. Boże, to jest kobieta. Te odpoczęły, to nice. Okej. Okay. Urządzenie do gotowania. Nie jesteśmy zbyt dobrze w gotowaniu wody, aby ją oczyścić. Tracimy jej za dużo w tym procesie. Powinniśmy stworzyć jakieś urządzenie, które nam w tym pomoże. Aktywuj możliwość zamiany jednej wody niezdatnej do picia w 75 wody pitnej. Dobra, to ja chyba nie to chciałam zrobić, ale nieważne. Za późno. Owocki wrzucimy zaraz do suszenia. On chce drewno. To spoko. Myślałam, że surowe mięso, a nie drewno. 5 mięska. I tu zaraz stworzymy w takim razie też pułapki. Ja mówię, to jest ostatni dzień jak coś, także potem sobie będziemy kończyć lejwaja. Jest na powiększenie schronu. Tylko jest też trybut. Jest na powiększenie schronu. Czekaj.
kartę. Tu jeszcze nic nie ma. Gdzie jest ten trybut? Tu chyba. Nie, było zadanie. Zbuduj swój obóz 13 na 14. Znajdź obóz Bjorna, obal Bjorna. Potrzebuję 40 drewna na powiększenie schronu, ale to 40 drewna na trybut, a to... Aha, dobra, okej, okay, spoko. Dobrze, dobrze, to teraz rozumiem. Będzie mi ciężko, powiem wam, ogarnąć to, czym się te nowe postacie zajmują, tak na dobrą sprawę. Także będzie trzeba nad tym trochę popracować. Kari na pewno wraca tutaj. To w ogóle nie podlega dyskusji, więc ty idziesz, moja droga, tu. Tu chciałam w obozie myśliwskim sprawdzić te pułapki, skoro mamy mięso. Możemy je zestawić. Zestawmy, jak się to robi. Gdzie się to robi? Pułapka. Dobra, gdzie się robi pułapki? Później. Tutaj łowiectwo. Babcia może zrobić dosłownie za drugą Moirę, a ci kuska to jedzenie, ewentualnie explore. O, to ja bym chciała tutaj. Wow, 5 tego, 5 żelaza. No dobra, ale zróbmy to w takim razie. Postawmy tu kogoś do wytwarzania. Sprawdźmy, jakie oni mają te statystyki wytwarzania. Gdzie to jest? Wytwarzanie. 1, to ty wiemy. 24, 37, 38 ma cheese. To cisa tu wciepniemy. Słuchajcie, niech cis pójdzie powytwarzać troszkę. Warsztat. Ja chciałam tą wodę obejrzeć, bo coś tu zmaściłam. Nie, dobrze, to kliknęłam. Dwóch osób. Zapas wody zdatnej do picia plus 10. 20 sztuk, łamatko boska. Tylko jak rozwinę obóz, będzie jedno miejsce więcej dla ludzi, ale będzie też jedną gębę więcej do wykarmienia, nie? Więc może skupmy się najpierw na tym, żeby nam nie zabrakło towarów. Suszarka. Umożliwia suszenie 4 surowych ryb, mięs, 10 świeżych owoców. Szans na ochronę jedzenia przed zepsuciem z powodu deszczu. Spadają do 10% każdej nocy. To może byśmy, o, tak to jakoś przed zwierzętami ochronili. Tak to zróbmy. Dobra. Ogródek brzmi nie głupie. A nie, tylko 20 na kolejną osobę. No. Dobra. Słońce świeci, więc ciebie możemy wysłać tu do zbierania wody. Tu chciałam dorzucić owoców. Niech się suszą. Mięso. Ja bym dał eksplorację na dwie osoby, jeśli można. W sumie można. Chyba, tylko co to jest? Czekajcie. Obóz zbieracki. Eksploracja. Coś mi tu... Aha. Szybkość eksploracji, zmęczenie. Może szybkość, bo nie możemy drugiej osoby wrzucić. Brakuje nam tkaniny. Czekajcie, tkaninę można zrobić tu, w później. Chyba. To zróbmy może najpierw tkaninę. No, zróbmy tak. Tak, to zróbmy. G
10 i 10, a tu potrzebujemy. Aha. Czy może zużyjemy to na trzeci poziom? Co wy na to? Zróbmy to. To i tak przyspieszy eksplorację. A dzięki temu będziemy. A potem zrobią się te tkaniny, będziemy mogli na dwie osoby zrobić. Dobra, niech jest. Niech stracę. 2, 3. Ty możesz wejść w ekipunek i o kliknięciu na sterowie dać na niego flagę, wtedy na górze ekranu wyświetla się, ile go masz. To wiem, takie oznaczenie, żeby było widoczne, to widziałam. Czy ty możesz iść zbierać? Możesz iść zbierać, skup się, nie wiem, może tym razem na roślinach leczniczych. Ty tu polujesz. Zbierasz drewno, to w sumie zbieraj dalej. Niech jest to mięso. Dobra, szybki luk. Czy mamy wszystko? 2, 3. Pięć. 8. No, to let's go. Okej, okay. O, nice, zrobił tą tkaninkę. Teraz oczywiście będziemy musieli poczekać z tą eksploracją, żeby skończył przyspieszenie, no ale mimo wszystko. Nam się wody udało fajnie nazbierać. Piesek, co znalazłeś? Znowu laskę pasterską. O, moje level up. Siedem mięska, spoko. Wiem, że to z tej strony chyba trochę głupio, bo może mogłam je przepiec, zanim nadstał wieczór, więc powinnam jakby zbierać łowy rano, a po południu je gotować. To chyba byłoby lepsze wyjście. Wtedy moglibyśmy rano ją wysyłać na polowanie, a po południu razem z Kali eksplorować. Dobra. Chyba mamy wszystko. Jest 19. Koniec dnia, słuchajcie. Będą rozmowy z nowymi członkami, to na pewno. Więc, jak się nazywasz? Nie wiesz, jak rozmawiać? Widzę, że masz język, który wystaje, kiedy jesz. O Jezu. Więc mów teraz. Tak, kończymy właśnie ostatnia nocka. Może gdybyś ją ładnie poprosił, tato? Cześć, jestem Kari. To mój tata. Jest trochę tępy, ale jest świetny. Jak masz na imię? Jeśli nie porozmawiasz, będziemy musieli wyrzucić cię z naszego obozu, wiesz? Shana. Co to jest? To jest imię, głupku. Kiwa głową za aprobatą. Świetnie. Kolejne irytujące dziecko, którym należy się opiekować. Miło cię poznać, Shana. Skąd pochodzisz? Skądś indziej. W porządku, małymi kroczkami. A co powinniśmy, o co powinniśmy pytać dalej?
A co z twoimi ludźmi? Co z twoją rodziną? Czy są tak irytujący jak moja? Rodzina martwa. Przed lub po przybyciu na tę przeklętą wyspę. Czy zostałaś zaatakowana przez Bjorna? Eichmudium sprowadził mnie tutaj. Zniszczył mój kajak. Brzmi jak ktoś, z kim nie chciałabym się spotkać. Twój krewny? Nigdy. Eichmudium jest ludzkim diabłem. Diabłem? Masz na myśli Lokiego? Miejmy tylko nadzieję, że nie przyniosła tego Eichmudiuma ze sobą do naszego spokojnego obozu. Więc witaj w naszym obozie. Powtórzysz jakieś... Jak jest twoje imię, sorry. Nie powiedziałam ci. Po co zawracać sobie głowę zapamiętaniem jej imienia? W każdym razie wkrótce będzie martwa. Ach. Nie wpychaj jeszcze biednej starej Gudrun do grobowca, mała dziewczynko. Przeżyłam wiele dziewcząt i chłopców w twoim wieku. O, Gudrun. Więc brzmi ono Gudrun. Co? To twoje imię, tak? Okej. Okay. Bądź miła, moja stara. Musiałaś mieć bardzo męczącą podróż. Czuj się jak u siebie w domu. Nazywasz to domem? No cóż, dziecko, masz naprawdę niskie wymagania. Ale powinnam była wiedzieć, patrząc na to, kogo poślubiłaś. Boże, co za ludzie, wszyscy się będą nienawidzić. Cześć, cesarzu Wakiti. Pozwól jej mówić, straciła rozum biedna kobieta. Zaczyna mieć dla mnie coraz więcej sensu. Aha. Wiem, gdzie jest ukryty róg Heimdala. Pod ogromnym, świętym drzewem. Na to tryska z obietnicy Wielkiego Ojca. Potężny strumień. Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Co to było? Te słowa, które mówię. Och, nieważne. Jedz teraz, babciu, rozumiesz? Nie musisz krzyczeć. Marnujesz drogocenną energię, dziecko. Więc kiedy tutaj jemy? Chcesz, żeby biedna stara Gudrun umarła z głodu? Super. Przyjdą, gadać nie chcą, dyrą się na nas i jeszcze chcą, żebyśmy ich karmili. Co za ludzie? Na cholerę ich wpuściłaś do obozu, jak są tacy niewdzięczni. No właśnie, nie wiem. Jak mi się znudzą, to pozbędę się ich jak knuta. Chyba nie chcemy wiedzieć nic o potężnym, tryskającym strumieniu jakiegoś ojca. Dobra. Mamy surowe mięso. I owoce. I boję się, że tymi owocami to ja tu wszystkich nie wykarmię. Ale możemy spróbować, prawda? Na drugi dzień po prostu pogotować to mięso, które nam zostanie. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. No. Akurat te postaci powinny się wszystkim podobać. Na pewno. Myślę, że z czasem się po prostu rozgadają, nie? Także w to nie wątpię akurat. Ropiejąca rana. Świetnie. Uff. Popsuło się aż 4 sztuki mięsa. Masakra. Dobrze, słuchajcie, mamy suszę, więc dzisiaj będzie ciężko zebrać wodę ogólnie.
tym miłym akcentem zakończymy sobie dzisiejszą zabawę, słuchajcie. I ja sobie pozwolę teraz zrobić tak. Tu sobie przyciszymy. Zobaczymy sobie, kto jeszcze live'uje o tej porze, moi drodzy. Czy jest ktoś, kogo znam i do kogo mogłabym Was wysłać? O, na przykład Wicek gra w Bioshocka. A więc wszystkich, którzy mieliby ochotę jeszcze sobie pooglądać, może nie w tą stronę, pooglądać live'aje, to sobie pójdziemy do Wicka w takim razie. Proszę, pozdrówcie go ode mnie serdecznie i życzę Wam wszystkim dobrej nocy i do zobaczenia znowu. Pa, pa!